Dzień dobry moi kochani, witam w kolejnym filmie. Chciałem wam pokazać, bo to oczywiście jak większość mi moich pomysłów niezbyt wyszło, ale to żaden problem. Chociaż bardzo ładne to się zrobiło. A teraz woda tam. Trzeba to... Dobra, ale mniejsza z tym. A nie, ja nie o tym, tylko o ten pojemnik bardziej mi chodzi. Tą wodę utlenioną ja sobie gdzieś zleję, bo ona się przyda. Ale to, widzicie jakie to, jak to wygląda? Mam nadzieję, że to światło oddaje i nagranie. I jest lepszy sposób, znaczy lepszy. To jest do czego innego po prostu. Woda utleniona jest jak jest taki stary, żółty plastik, prawda? Tą uszczelkę wyciągnę, poczekajcie chwilkę. Dobra, zrobimy to i tą bańkę. Tego nie chcę, bo tu są te gumy. Także te będą takie, myślę i tak są spoko, wyszły. O, już nie ma gumy. No to dobra, to robimy to też. I jeszcze ten mały, nie wiem czy to ściągnę z tego czy nie. No dobra, a to jest pęknięte. Pękane ma te zaczepy tutaj z boku. Ale może są jakieś fajne zbiorniczki takie. A czasem jak do motorów, jak jeździłem na quadach, to były takie jakby... A, kurczę, nie włożę tego teraz. Cały zbiorniczek się wymienia na jakiś taki, wiecie, metalowy czy coś w tym stylu. Trochę lepszy, nie? Okej. Okay. No dużo lepiej to wygląda. A tutaj przygotowałem sobie wodę i kupiłem sobie, gdzie to dałem już? Już zgubiłem. O, tu jest. Sulfamic Acid Crystals. To podobno robi taką robotę na plastikach, że teoretycznie to powinienem wyciągnąć białe. A jak będzie, to zaraz się okaże. Ok, to tak wygląda. Teraz wsypię trochę tu, nie wiem ile. Tak na oko chyba, albo poczytam. Tu jest to jakoś rozpisane, ale to w galonach, także po prostu wsypnąłem tak na oko i wymieszamy to. Podobno rdze też usuwa. Okej, okay, już czuję kwas. Okej, okay, dobra. Przeżera mi drogi oddechowe. To chyba do basenów się daje, z tego co słyszałem. Dobra, pomieszam i zaraz się widzimy. O kurde. No dobra. Zobaczmy, czy to taki cuda działa. Chyba słaby ten roztwór zrobiłem, ale patrzcie, widzicie tu wszystko w wodzie, jak odchodzi? Nic, zobaczymy. Do rana niech sobie poleży. Myślałem, że się podzielę z wami super pomysłem. No nie powiem, no coś tam odpadło tych brudów, ale to nie to. To totalnie nie to. A, jeszcze spróbujemy wybielacz. Naprawdę chciałem wam pokazać, że się da, a tu kurde chyba nie bardzo się da. O, jeszcze brudny jestem. No super, myszka spadła. No dobra, nie wyszło mi. Przyznaję się, bez bicia wybiera. Chociaż powiem wam, że te tutaj bardzo fajnie teraz wyglądają, czyściutko. Ale tu, tylko ten korek. Nawet ten zbiorniczek jest ok, tylko ten kurde to... Ale nic nie zrobię, nawet w wybielaczu, całą noc w wybielaczu moczyłem, w tym kwasie, w wodzie utlenionej z UV. Nie mam pojęcia, działało, naprawdę uwierzcie mi, działało. Także chciałem się podzielić, tak wyszło. Nie zawsze można mnie słuchać, ale czasem może się ktoś coś dowie, czego ja się dowiedziałem od kogoś. Także tyle, jeśli chodzi o wybielanie. Jedziemy dalej. Coś tu pomyślimy zaraz.